Robotnika, strzeżcie się mentalności stada. Kochani, jeśli w wiadomościach mówią, że gospodarka jest do bani, to nie znaczy, że twoja gospodarka, twoja ekonomia powinna być w złym stanie. Jeśli ktoś powie, że rynek mieszkaniowy jest okropny, to nie znaczy, że ty nie będziesz mógł znaleźć mieszkania. Jeśli lekarz mówi, że jest tylko jeden sposób na uzdrowienie, to nie znaczy, że nie możesz przeprowadzić własnych badań, własnego podejścia, które znajdzie odzew. To, że każdy tak czyni, nie znaczy, że jest to waszą regułą. To my zarządzamy własnym umysłem, a jeśli tego nie deklarujemy, to uczynią to za nas inni. Możemy wybrać rzeczywistość, której chcemy doświadczyć i trzymać się naszych kreacji. Możemy zbadać opcje i sprawdzić, które z nich są lepsze. Możemy słuchać innych lub nie, w zależności od tego, co rezonuje z nami, a co nie rezonuje. Strzeżcie się, aby nie wciągnęła was mentalność stada. Tylko dlatego, że wszyscy mają to doświadczenie, nie oznacza, że ty też powinieneś mieć. Wiadomości donoszą, że świat doświadcza finansowych lęków. Wierzcie, że wasz strumień płynie od Boga i jeśli jeden strumień zniknie, to pojawi się inny. Odrzućcie, odżegnajcie się poddaniu mentalności stada opartej na strachu, która uczyniłaby z was bezsilne i nieskuteczne marionetki. Zamiast tego zanurzcie się w dobrej atmosferze i zwróćcie uwagę na coś, co rezonuje z wami, z waszymi pragnieniami i marzeniami. Kiedy równacie do boskości, to wszystko jest w porządku. Jest to czas na tej ziemi, kiedy przepływa silny strumień dobra, a aniołowie zachęcają nas, abyśmy zadbali o swój rozum i płynęli na tej fali do wspaniałej przyszłości. Wysyłamy błogość wszystkim, którzy wspierają i dzielą się tą pracą.